Kochany, tak, Patyczak, skąd się to w ogóle wzięło, że ty się tak nazywasz? Brudne dzieci Sida. To długa historia. Wymyśliłem sobie kiedyś z kolegą, niestety już nieżyjącym, że będziemy zakładać zespoły, które ze swojej idei są parodią pewnego schematyzmu, który panuje w różnych gatunkach muzycznych. I pierwszym zespołem, który wymyśliliśmy, był to zespół punk rockowy, który wykonywał piosenkę No Future. A nazywał się najbardziej punk rockowo, jak się może nazywać zespół, czyli Brudne Dzieci Sida. A ponieważ no, zespołu koniec końców nie udało się założyć, to pod tą nazwą do dzisiaj występuję sam. Kochan, a co ci się stało dzisiaj w struny? Struny zostały zerwane. Jest to, że tak powiem, stały element moich koncertów, oczywiście tylko tych najbardziej udanych. Gdybym po prostu nie zerwał strun, to publiczność nie dałaby mi zejść z tej tutaj zaimprowizowanej sceny, więc w ten sposób rozwiązuję ten właśnie problem. Fotkę mogę sobie z tobą pierdolnąć? Ale, tak, oczywiście. Dobra. Stoicie w kolejce po fotografię? A czemu? Czemu jego? Co? Czemu jego? Nie, no pytanie jest zasadnicze, no bo to jest... Znam go, nie? Kupę lat już, no. Najwiście. Co sądzisz o muzyce? To czeka. Co jest? Legenda. Poza tym... Jak ty się komfortujesz z takim pojęciem jak legenda? Poza tym w mojej, że tak powiem, programowej piosence trzy akordy darcie mordy. Śpiewam Niechaj się rwią struny gitarowe, więc... Dlaczego? Graj to. Zdjęcie z misiem, prośba o autograf. W sytuacji występu punk rockowego jest trochę obciachowa, więc przez wiele lat takich sytuacji unikałem. Odmawiałem robienia sobie zdjęć, dawania autografów, ale co? Mówili później, że gwieździe odwaliło, nie? Więc teraz po prostu zdjęcia z misiem sobie robię, ale jeszcze za to nie biorę pieniędzy. Natomiast jak już muszę dać autograf, to piszę, zamiast autografy brać, bierz gitarę, zacznij grać. Wiesz jak to brzmi? To brzmi jak takie hasło odnowy duchowej po prostu z początku lat 50., kiedy to się budowała nowa rzeczywistość. A tymczasem, czy czujesz, że punk rock ma nową rzeczywistość, ma future, punk rock? Bardziej mi to raczej przypomina to, co ja robię. Jest to raczej nawiązanie do 300 tysięcy gitar nam gra, lata 60., kiedy to w każdej miejscowości, nawet najmniejszej, powstawały zespoły. I to mnie niestety martwi, bo to w latach 80. było tak, że rzeczywiście w każdej małej dziurze była kapela punk rockowa. No w tej chwili cały punk rock jest po prostu jednym z wielu nurtów muzycznych i to, co ja robię, to też nie jest właściwie taki punk rockowy mainstream, tylko jakiś tam kabaret. Baryt punk rockowy i nawiązanie do tego nurtu, prawda? Słuchaj, jak... Mi się tutaj bardzo podoba z dwóch względów. Po pierwsze, ja generalnie lubię przyrodę. Jest to festiwal, gdzie można po prostu wykąpać się w jeziorze i poleżeć sobie na słoneczku i do lasu na grzyby wyskoczyć. Znacznie przyjemniejszy klimat niż na festiwalach, które są w zamkniętych, zadymionych pomieszczeniach. Druga rzecz jest taka, że jest to festiwal, na którym się dzieje wiele rzeczy i pod względem muzycznym bardzo różnorodnych i wiele rzeczy niezwiązanych z muzyką. I to jest też przeciwieństwo wielu imprez, które są ściśle sprofilowane, stargetowane pod taką, a nie inną publiczność, na której po prostu widząc nazwy zespołów na plakacie już wiadomo, czego się można spodziewać. Tutaj nie wiadomo, czego się można spodziewać. Można spotkać bardzo różnych ludzi, obejrzeć wiele różnych akcji, posłuchać różnorodnej muzyki. To jest w tym festiwalu również bardzo fajne. Trzy akordy darcie mordy. Jest to z jednej strony, można powiedzieć, mój manifest. No z drugiej strony jest to kwintesencja punk rocka, tak? Dzięki wielkie. O co chodzi w punk rocku? Nie trzeba umieć dobrze grać, żeby brać gitarę i po prostu... Gra swoje piosenki. Jeśli nie wiesz, jak się gra, ja pokażę ci raz, dwa. Tak się chwyta E, tak D, a to jest A. Trzy akordy, darcie mordy. Trzy akordy, darcie mordy. Trzy akordy, darcie mordy. No a jak? Trzy akordy, darcie mordy. Trzy akordy, darcie mordy. Trzy akordy, darcie mordy. To jest właśnie punk. Punk rock. Punk rock. Punk rock. Punk rock. Był to jedyny jak dotąd występ zespołu Brudne Dzieci Sida z akompaniamentem perkusyjnym. I bez strun. I najważniejsze, że bez strun. Punk rock. Punk rock.